Chwała niech będzie Bogu, jedynemu Bogu, Bogu, który prowadził nas aż dotąd, Bogu, który również pozwolił nam dzisiaj przybyć na to miejsce, aby wspólnie wielbić naszego Pana. Przybyliśmy tutaj z różnych stron, przybyliśmy tutaj różni, widzę i kobiety, i mężczyzn. Widzę młodszych, starszych. Widzę tych, którzy się uśmiechają i tych, którzy mają poważne miny. Są wśród nas ludzie pochodzenia polskiego. Są również siostry i bracia z Ukrainy. W czasie, kiedy przybywaliśmy tutaj na to miejsce, zapewne widzieliście również osoby, które różnią się kolorem skóry, którzy mówią różnymi językami. Równolegle tam w pokoju na dole odbywa się nabożeństwo właśnie tych, którzy posługują się językiem angielskim, ale wszyscy przyszliśmy tutaj z powodu jednego prawdziwego Boga, który się nie zmienia. I chociaż jesteśmy tak różni, to jednak wierzymy jednemu Bogu, ufamy w jedną zbawczą krew Jezusa Chrystusa. Tekst, który czytaliśmy na początku z listu do Galacjan 3 rozdziału wiersza 28 mówi nam o tym, że nie ma różnicy w Chrystusie Jezusie między ludźmi, którzy są pochodzenia żydowskiego, jak i ci, którzy są nazwani tutaj Grekami, czyli w potocznym rozumowaniu żydowskim poganami. Ale nie ma też różnicy w Chrystusie Jezusie pomiędzy ludźmi, którzy w tamtej kulturze byli panami, ale również i niewolnikami. Ale Paweł jeszcze idzie dalej i mówi, że nie ma różnicy w Chrystusie Jezusie między mężczyznami i kobietami. A więc są jakby trzy zagadnienia. I mam wrażenie, że jeżeli chodzi o te dwie pierwsze, to tak łatwo jakoś spokojnie przyjmujemy. A największe kontrowersje są, kiedy mowa jest o mężczyznach i kobietach. Dzisiaj chciałbym popatrzeć na te trzy zagadnienia w kontekście Pisma Świętego, ale głównie zwrócić uwagę na ten ostatni aspekt. Kiedybyśmy otworzyli list do Efezjan, 2 rozdział, w wierszu 14 Paweł napisał o naszym Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie, że On jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą. Cały ten 2 rozdział, no może nie cały, ale większy fragment, mówi właśnie głównie o tych napięciach między osobami, których Bóg powołał jako naród wybrany żydowski i tymi, którzy byli poza. Przeczytajmy troszeczkę w kontekście od wiersza 11. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezanymi, przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela, obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem.
On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu. Niektórzy, czytając te teksty, zwracają bardzo dużą uwagę na wiersz 15, kiedy jest mowa o przykazaniach i przepisach. Wyciągają jakieś dziwne wnioski, że prawo już nie obowiązuje, ponieważ przecież jest napisane, że przez swoje ciało zniósł nieprzyjaźń prawo przykazań wyrażone w przepisach. Nie będziemy tym się szczególnie dzisiaj zajmować, ale warto tutaj wspomnieć o wypowiedzi apostoła Piotra, który powiedział, że niektórzy ludzie nieuświęceni, tam nawet Piotr pisze niedouczeni, wyciągają z pism Pawła dziwne wnioski na swoją własną zgubę. Były takie przepisy w Izraelu, które normowały pewne stosunki właśnie między poganami i Żydami. Każdy, kto chciał przyłączyć się do narodu izraelskiego, mógł to zrobić. Ale z czasem powstały takie przepisy, które nawet w świątyni wyznaczały pewną granicę, ten mur podziału, i dalej nie Żydzi nie mogli wstępować. To są ważne rzeczy, ale nie najważniejsze, ten fizyczny mur. Najważniejszy ten mur to był to, że spowodowało to pewnego rodzaju napięcia narodowościowe i taką niechęć do innych. Nawet kiedy Pan Jezus w tych takich ziemskim rozumowaniu stosunków międzyludzkich burzył te mury, to spotykał się z niezrozumieniem. Nawet ci, którzy naśladowali Jezusa Chrystusa, którzy byli blisko z Nim wtedy, kiedy rozmawiał z kobietą i to Samarytanką, to byli bardzo zdziwieni. Ale przecież najważniejszy mur, który tutaj był postawiony, był taki, że ci, którzy mieli być zwiastunem dobrej nowiny, bo po to został przede wszystkim powołany naród żydowski, uniemożliwiali dostęp do zbawienia tym, którzy byli poza. I dlatego też, rozumiejąc na podstawie wyjaśnienia nowotestamentowego zapisów Starego Testamentu, apostoł Paweł, który był wykształconym w tych sprawach, mógł z odwagą napisać, że Chrystus ten mur w swoim ciele zmurzył i nie ma różnicy między Żydami i poganami w sensie zbawienia, bo każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Ale dalej Paweł mówi, że nie ma też różnicy między poganami wolnymi, przepraszam, między panami wolnymi ludźmi i niewolnikami. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że apostoł Paweł nie napisał, że teraz od tej pory już nie ma tych, którzy są wyżej postawieni i ci, którzy są niżej postawieni, ale w Chrystusie Jezusie jest możliwe, że zarówno ten, który jest zarządcą, czy też panem, czy też nawet w skrajnych wypadkach właścicielem,
a ten, który jest służącym, tyczesz niewolnikiem, mogą być razem braćmi. W liście do Efezjan, w 6 rozdziale, apostoł Paweł rozwija tą myśl i napisał tak. 6 rozdział listu do Efezjan od wiersza 5. Słudzy, z bojaźnią i ze drżeniem bądźcie posłuszni Panom według ciała, w prostości serca jak Chrystusowi. Zauważamy tutaj, że Paweł mówi, że no, sługa niech będzie dalej sługą, a Pan niech będzie dalej Panem. Ale co dalej napisał? Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca. Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u Niego nie ma względu na osoby. Ciekawe. Wiecie, w chrześcijaństwie, również współczesnym, może teraz już tak nieakcentowanym, ale kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu była tak zwana teologia wyzwolenia, która mówiła, że nie można teraz już pozwolić na to, żeby ktoś był sługą i trzeba walczyć, żeby ich uwolnić. Ja wiem, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek był zniewolony, ale nie to jest najważniejsze. Bo wiecie, my ludzie żyjący w różnych krajach, w różnych społecznościach, w różnych rodzinach, w różnych kulturach, jesteśmy różni. I czasem te bariery, które są wybudowane przez nas samych, mogą być tylko stopniowo niwelowane, żeby nie doszło do większej tragedii. Dlatego nawet w czasach Chrystusa pewne rzeczy, które były niewłaściwe, nie zostały przez Niego tak radykalnie ucięte, tylko był pewnego rodzaju proces. I dlatego też tutaj Paweł mówi, że nawet wtedy, kiedy takie te uwarunkowania są społeczne, to zarówno ten, który jest niewolnikiem, jak i ten, który jest wolny, mogą być naśladowcami Chrystusa. Ale coś musi się zmienić. I Paweł tutaj napisał, prawda? Musimy, dzisiaj może nie mamy tego niewolnictwa takiego usankcjonowanego, ale przecież niektórzy mówią, że ten wyzysk jest tak bardzo, że ci, którzy są gdzieś tam prezesami, dyrektorami, wykorzystują tych, którzy są gdzieś tam najniżej. Ale nawet jak jesteśmy w takiej sytuacji, to Paweł mówi, że my musimy ze swej strony robić wszystko jak najlepiej, ale jeżeli ten, który jest u góry, również pozna Jezusa Chrystusa, ma stosować się według zasad nieba, a nie tutaj ziemskich. Jest taki list apostoła Pawła do Filemona. Nie wiem, czytacie czasem ten list? Jest tylko jeden rozdział, ale jest bardzo ważny, bo również pokazuje nam pewne zasady, którymi powinniśmy się kierować w tych naszych stosunkach międzyludzkich. Był taki człowiek, Filemon, który był właśnie ten wyżej postawiony w hierarchii społecznej i miał swojego sługę, czy też niewolnika o imieniu Onezym. Nie bardzo by chyba chciał być właśnie takim użytecznym dla Filemona i dlatego w pewnym momencie uciekł. Kiedy uciekł, apostoł Paweł trafił do niego z Ewangelią. Wcześniej apostoł Paweł również trafił z Ewangelią
do Filemona. I apostoł Paweł pisze do tego Filemona właśnie w sprawie Onezyma. I kiedy pisze do Filemona, dziękuję Bogu, że Filemon jest właśnie taki użyteczny dla Kościoła. I w pewnym momencie dochodzi do tego, że Paweł mówi, to czytam już wiersz 8, dlatego chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem, Pawłem, starcem, teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Tutaj już Paweł nam pokazuje pewną drogę. Mówi tak po ludzku, jako apostoł to mogłem ci powiedzieć, masz tak zrobić. Ale z uwagi na to, że jestem Chrystusowy, że miłość Chrystusa jest w moim sercu, to ze względu na miłość ja tylko mogę prosić. To są zasady nieba. Bóg nie kieruje się nigdy przymusem. Bóg radzi. Bóg proponuje, prosi. To szatan jest tym, który przymusza. Dlatego Paweł mówi, ja proszę cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach. Właśnie wtedy, kiedy był w więzieniu. Być może i Onezym tam trafił, nie wiem. Ale Paweł dotarł z Ewangelią Chrystusa do Onezyma. Ona trafiła na podatny grunt. Onezym stał się chrześcijaninem. I Paweł pisze o Onezymie tak dalej. Który niegdyś był dla ciebie nieużyteczny. To jest właśnie ten kierunek myślenia Pawła. Ale teraz dla ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Bo poznał Jezusa Chrystusa i zaczął się stosować do zasad nieba. Jego odsyłam, przyjmij go więc jak moje serce. Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii, lecz bez twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Drogi Boże są czasem niezrozumiałe dla nas. Ale Bóg w każdym momencie naszego życia robi wszystko, żebyśmy mogli być uratowani na zawsze, do życia wiecznego. Być może, Paweł tak napisał, ta jego ucieczka była właśnie po to, żeby Ewangelia Jezusa Chrystusa do niego trafiła. Kiedyś taki dziwny przypadek był w rodzinie Jakuba, pamiętamy. Józef sprzedany do Egiptu. Tragiczna sytuacja, ale Bóg to tak obrócił w dobro, że Józef później był wybawicielem również dla swojej rodziny. A więc odzyskał go na zawsze już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, w ciele i w Panu. Czy jest możliwe, żeby niewolnik i jego Pan byli braćmi, a jednocześnie zarówno niewolnik, jak i Pan są nadal tym, kim byli, a więc niewolnikiem i Panem, ale zaczynają już stosować zasady nieba. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Dziwne są drogi Boże, ale kierunek jest jeden. Niezależnie, czy pochodzisz z tego czy tamtego narodu, czy jesteś tej czy innej rasy, czy wychowałeś się w tej czy innej kulturze, kiedy spotykasz Jezusa Chrystusa, to w tym ziemskim przynależeniu jesteś dalej tym, kim jesteś, ale w Chrystusie już jesteś innym człowiekiem, który stosuje zasady nieba, a nie te, w których się wychował. I chociaż będą pewnego rodzaju różnice,
które niestety my dzisiaj jakby jeszcze hołubimy i przez to nie możemy iść dalej, które powodują pewnego rodzaju napięcia, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, w których się wychowaliśmy, gdzie się urodziliśmy i jakie mieliśmy przykłady w tych kulturach czy też społeczeństwach, gdzie wyrastaliśmy. I zaczynamy to traktować jak jakiś dogmat nieomylny, który musimy stosować i jedni chcą przekształcić drugich na swoje podobieństwo. Ale to nie jest droga Boża. Różni, a jednak tworzący jedno ciało. To tak jak apostoł Paweł, przyrównując społeczność, Kościół Chrystusowi do ciała, mówi, są różne członki, ale co? Jedno ciało. Nie może powiedzieć ręka do nogi, ty jesteś niepotrzebna, albo ty jesteś gorsza. Co by było, gdyby wszyscy byli ręką? Albo co by było, gdyby wszyscy byli okiem? Nie byłoby ciała. Ciało Chrystusowe jest zbudowane z różnorodności, tworząc jeden organizm. Ale przecież nie ma jeszcze mężczyzny i kobiety. W Ewangelii Mateusza, w 19 rozdziale, jest taka opisana historia, kiedy to, jak często to bywało, przyszli do Jezusa Chrystusa ludzie, którzy, jak jest napisane, chcieli go wystawiać na próbę. 19 rozdział, wiersz 3. Wtedy przyszli do niego faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając, czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Zapytali go więc, wiersz 7, dlaczego więc Mojżesz nakazał dać im list rozwodowy i oddalić ją? I odpowiedź Jezusa Chrystusa jest zdumiewająca, ale jakże bardzo pouczająca. Wiersz 8, odpowiedział im z powodu zatwardziałości waszego serca. Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony, ale od początku tak nie było. Ta odpowiedź Jezusa Chrystusa wskazuje nam pewien kierunek myślenia, żebyśmy spróbowali na te relacje międzyludzkie również w tym aspekcie mężczyzny i kobiety popatrzeć, jak było przed grzechem, a nie dogmaty jakieś tworzyli już po tym, jak grzech zapanował na naszym świecie. A więc popatrzmy króciutko, jak było na początku. Musimy wrócić do pierwszych ksiąg naszego Pisma Świętego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Mamy tutaj opis stworzenia i Pan Bóg przygotowywał miejsce dla ludzi. Tak możemy powiedzieć w skrócie. I dochodzimy do wiersza 26. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem, całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą. Czy tutaj mamy powiedziane, że mężczyzna został stworzony na obraz i podobieństwo Boże? Jak najbardziej. A czy jest napisane, że kobieta również została stworzona na obraz i podobieństwo Boże? No jak najbardziej. Zobaczcie, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, stworzył dwie różne z punktu widzenia chociażby fizycznego, ale również psychicznego. Dwie różne osoby, ale jedna i druga jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Jeżeli wierzymy, że Bóg jest miłością, to najważniejsze podobieństwo,
A Paweł napisał w pewnym momencie, zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. A więc największą, taką najważniejszą cechą podobieństwa do Boga, człowieka stworzonego przez właśnie tego Boga, jest to, że człowiek również jest osobą kierującą się miłością. A więc Bóg mówi do Adama i Ewy takie słowa, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże. Wiersz 28. Potem Bóg błogosławił im i powiedział do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptasem niebieskim, nad wszystkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Czy widzimy tu jakąśkolwiek różnicę? Czy Pan Bóg mówi do Adama: czyń sobie ziemię poddaną, panuj nad tym wszystkim? Czy też mówi do Adama i Ewy to samo? A jednak są różni, bo nawet w tym stwierdzeniu bądźcie płodni i rozmnażajcie się, to przecież inną ma tutaj rolę do wykonania mężczyzna i inną kobieta. Ale przecież to nie powoduje, że teraz kobieta jest kimś gorszym, a mężczyzna kimś lepszym. Kiedy przejdziemy do wiersza, rozdziału drugiego, pierwszej Księgi Mojżeszowej, niektórzy znowu, tak jak w listach Pawłach, upatrują tutaj, że w drugim rozdziale jest jakby drugi opis, drugie stworzenie, prawda? A przecież nie. To jest tylko dodanie więcej szczegółów. Bo zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali stworzeni szóstego dnia. Zobaczmy. Kiedy popatrzymy na drugi rozdział i wiersz siódmy. Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi, tchnął w niego nozdrza, tchnienie życia, i człowiek stał się żywą istotą. Czy też duszą, jak niektóre przykłady mówią. Czy to jest inne stworzenie, inny czas stworzenia? Nie. Jest tylko dodane więcej szczegółów. Pan Bóg pokazał, jak stworzył Adama. Kiedy przejdziemy dalej, to zobaczymy, jak Pan Bóg stworzył kobietę. Nie w innym czasie, tylko jest więcej szczegółów. Pan więc wziął człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I wiersz 16, przepraszam, to nie wiersz 16, wcześniej to jest. Pan Bóg, wiersz 8 jeszcze najpierw. Pan Bóg zasadził też ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ukształtował. I później, kiedy jest tutaj mowa o tych uwarunkowaniach pewnego rodzaju, wiersz 18. Pan powiedział: niedobrze by człowiek był sam, uczynił mu odpowiednią dla niego pomoc. To nie jest tak, że to się stało innego dnia, gdzieś tam później. To wszystko jest z szóstego dnia. Tylko Pan Bóg, inaczej, w tym opisie stworzenia jest dodane więcej szczegółów. Tak jak w tym siódmym wierszu to chyba było, jest napisane, jak Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi, tak tutaj jest napisane, jak Bóg zrobił, że powstała Ewa. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen, wiersz 21, na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił go ciałem. I z tego żebra Pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział: to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Z jakiego ciała, z jakiej kości? Adama. To jest to samo ciało.
Nie ma tutaj gorszego ciała i gorszej kości, i lepszego ciała, i lepszej kości. To jest to samo. Chociaż trochę inne. Zazwyczaj mężczyzna jest silniejszy, kobieta słabsza. Niektórzy mówią, że kobieta bardziej się uczuciami kieruje, mężczyzna rozumem, chociaż nie zawsze. No ale są różni, a jednocześnie mają te same obowiązki i te same prawa. Ale coś się stało. Kiedy otworzymy trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy tutaj o wężu, o tym zwodzicielu starodawnym, prawda? O tym diable i szatanie. Tak Biblia tego węża charakteryzuje. I kiedy Pan Bóg rozmawia z Ewą, z Adamem, z wężem, to są tutaj pewnego rodzaju ciekawe wzmianki, które musimy zauważyć. Wiersz 14, a tak przy okazji, zanim będziemy czytali. Popatrzcie, najczęściej mówimy tak. Z powodu grzechu Adam i Ewa zostali przeklęci. Czytając uważnie, zauważymy, że nie. Tylko wąż został przeklęty i ziemia z powodu upadku człowieka. A więc wiersz 14. Wtedy Pan powiedział do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał, proch będziesz jeść po wszystkie dni z twego życia. I wiersz 15, który jest pierwszą zmianką Ewangelii, tej dobrej nowiny, prawda? To pominiemy dzisiaj, ale o tym pamiętajmy. A do kobiety powiedział, wielce pomnożę cierpienia twoje i twoje poczęcia. W bólu będziesz rodzić dzieci. Twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie nad tobą panować. Nie czytamy tutaj, że Ewa została przeklęta przez Boga. Ale jest napisane o pewnego rodzaju konsekwencjach wyboru. Grzech robi różnicę. Chociaż na początku czytaliśmy, zanim grzech zapanował na świecie, że zarówno Adam, jak i Ewa mieli panować nad światem, ale kierując się miłością. To panowanie nie było na zasadzie jakiegoś wyzysku, ale troski i opieki. To jest to panowanie przed upadkiem. Ale grzech spowodował, że teraz konsekwencją jest to, że silniejszy zaczyna panować nad słabszym. Ale przypomnijmy sobie słowa Jezusa Chrystusa. Ale na początku tak nie było. To nie jest droga Boża, to nie jest dogmat Boży, to nie jest zarządzenie Boże, że mężczyzna ma panować nad kobietą. To jest konsekwencja grzechu, ale na początku tak nie było. A do Adama powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu twojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twojego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż zostałeś wzięty z niej, bo jesteś prochem, i w proch się obrócisz. Czytając opis stworzenia człowieka, musimy zauważyć, że zarówno Adam, jak i Ewa zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Mieli kierować się miłością, sprawując pieczę nad światem, który został im powierzony.
W wyniku zwiedzenia szatana zarówno Adam i Ewa ponoszą konsekwencje nieprzyjemne dla siebie nawzajem. Ale to grzech powoduje, że teraz silniejszy próbuje panować nad słabszym. Ale na początku tak nie było. Ale ktoś powie, no ale przecież apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał coś innego niż ty mówisz. A więc popatrzmy na list do Efezjan. Piąty rozdział. I teraz będziemy czytali od wiersza 22. Ludzie, którzy mają upodobanie w znajdowaniu tego przekleństwa grzechu jako dogmatu nieomylnego, którym powinniśmy się stosować, lubią czytać ten tekst od wiersza 22, więc przeczytajmy. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, jest on też zbawicielem ciała. Tak więc Kościół, Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Podoba wam się to? Czytajmy dalej. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz by, żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Drodzy, powstaje pytanie. W jakim momencie historii świata apostoł Paweł pisze te teksty? Kontekst jest bardzo ważny, ale nie najważniejszy. A więc to ta zbudowana hierarchiczność, czy też patriarchalizm w wyniku tego, co się stało przez grzech, została tak bardzo utwierdzona, że najczęściej było tak, że mąż był panem i władcą, a żona była pomocą. I to mąż mógł realizować się, a żona miała dbać o to, żeby było co jeść i żeby dzieci rodziła. I teraz apostoł Paweł pisze do zboru chrześcijańskiego, która się składa zarówno z tych, którzy byli pochodzenia żydowskiego, jak i tych, którzy byli z pogan, jak i ci, którzy byli gdzieś tam wyżej postawieni w tej hierarchii społecznej, jak i tych, którzy byli nisko, jak tych, którzy byli kobietami, jak tych, którzy mężczyznami. Kobieta nie miała żadnych możliwości chociażby wykształcenia się w czymkolwiek. I Paweł pisze do nich i mówi tak, żony, bądźcie poddane swoim mężom, a mężowie miłujcie swoje żony. I ktoś by powiedział, no to skoro Paweł napisał, że mężowie mają miłować swoje żony, to kobiety nie mają swoich mężów miłować? Mężczyźni wtedy zazwyczaj mówią, ależ muszą, powinny miłować swoich mężów. No skoro Paweł napisał, że żony mają być poddane swoim mężom, to mężowie nie mają być poddani swoim żonom? No nie mają, bo tak napisał. Widzicie tutaj niekonsekwencje? A popatrzmy chociażby na wiersz 21, bo niektórzy nie lubią tego tekstu czytać, ale on jest kluczowy. Paweł napisał tak, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Jeżeli chcemy stosować się do tych zasad, które były na początku, to traktujmy się tak, jak traktował Chrystus Adama i Ewę, jak oni siebie nawzajem traktowali. I dlatego Paweł napisał, nie ma różnicy między mężczyzną i kobietą. Chociaż są różni, to jednak w wyniku zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa, przyjmując to, stają znowu na tym samym gruncie.
I tak jak Paweł w innym miejscu napisał, że stworzeni na, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem. Nie bazujmy na tym, co grzech spowodował, ale odwołujmy się do tego, co było na początku. Dlatego miłujmy się nawzajem, bo miłość jest z Boga, ale i bądźmy poddani jedni drugim. Traktujmy się na równi. Ale ktoś powiedział, no ale przecież apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w wierszu 12 napisał jeszcze mocniej. I rzeczywiście napisał. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Mocne? Mocne. Jakże mężczyźni, którzy chcą być takimi wielkimi panami, lubią czytać ten tekst. I nawet w jakiś sposób apostoł Paweł próbuje uzasadnić to, co napisał, bo Adam został stworzony najpierw, a potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Dalej nie będę czytał, bo to jeszcze jest bardziej trudne do zrozumienia i mogłoby nam... Ale czytajcie w domach. Ale spróbujmy popatrzeć, do kogo apostoł Paweł pisze i w jakim celu. Tak jak już wspomniałem, czasy, kiedy te podziały związane z kulturą i wychowaniem są jak najbardziej jeszcze widoczne. Ale przecież Kościół został powołany już całą szerokością i długością geograficzną. A więc Kościół Chrystusowy tworzy zarówno tych, którzy są niewolnikami, jak i pionami, tych, którzy z Żydów i z pogan, kobiety i mężczyźni. I teraz te kobiety, które w narodzie izraelskim były gdzieś tam niżej, a w pogaństwie jeszcze niżej w hierarchii społecznej, kiedy się zgromadzają razem, nie mają żadnego przygotowania, żeby cokolwiek powiedzieć, ale chcą, bo się radują w Chrystusie. I może tworzyć się zamieszanie. I dlatego apostoł Paweł, kiedy popatrzymy na jeden wiersz wcześniej, daje taką radę. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. I zadam pytanie, a co jak się nauczy? Nadal nie będzie mogła? Czy już będzie mogła? Nawet w tym grzesznym świecie Pan Bóg, czytając Pismo Święte, zauważymy to, pokazywał, że u Niego nie ma względu na osobę. I On może powołać każdego do wykonania zadania. Dam tylko jeden przykład ze Starego Testamentu. Jak patrzycie na zegarki, to już kończę. Kiedy Izrael wszedł do ziemi obiecanej, wprowadził Jozuę do ziemi obiecanej, nie Mojżesz, już tam w jakiś sposób się zadomowili. Kiedy Jozue zmarł, to zaczął być pewnego rodzaju problem przywództwa, ale później już całe pokolenie, które wcześniej wyszło z Egiptu i pomarło, a później to, które wędrowało, też już pomarło, byli nowi ludzie i zaczynali zapominać o tym Bogu i gdzieś tam złe rzeczy się działy i wtedy Pan Bóg pozwalał, żeby ci okoliczni tam ich ciemiężyli. I Pan Bóg wtedy powoływał sędziów, żeby nie tylko sądzili, ale również byli przywódcami. I w pewnym momencie, wiecie, kogo powołało? Kobietę. Czwarty wiersz czwartego rozdziału. W tym czasie sądziła Izraela prorokini Debora, żona Lapidota.
możliwe, żeby w patriarchalnym świecie, gdzie ludzie mówią, kobieta nie może, Bóg powiedział, może? No tak było. I zobaczcie, chociaż ona była, wiadomo, słabsza od mężczyzn, ale mogła być przywódcą. Dlatego wtedy, kiedy Pan Bóg również przy pomocy sędziów wyzwalał spod ciemiężców swój lud, to Debora wiedziała, że ona jest przywódcą, ale potrzebny jest generał. I dlatego posłała po Baraka i mówi, zbierz 10 tysięcy ludzi, i to zrobił. Ale w pewnym momencie mówi, słuchaj, Barak mówi, jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to ja nie pójdę. Dlaczego? Bo ty jesteś chociaż kobietą, ty jesteś przywódcą. Ja tylko wtedy pójdę, kiedy ty pójdziesz. I Debora powiedziała, oczywiście, że z tobą pójdę. Drodzy, pewnego rodzaju nasze przyzwyczajenia, uwarunkowania społeczne, kultura, gdzie się wychowaliśmy, narodowość, domy, w jakich wzrastaliśmy, powodują, że te mury, które Bóg zburzył przez Jezusa Chrystusa, cały czas próbujemy murować i trwać przy tym i powiedzieć, kobieta może tyle, a dalej nie może. Jeżeli kobieta była w starym patriarchalnym społeczeństwie przywódcą, to może być i dzisiaj przywódcą. Jeżeli kobieta mogła nauczyć się i głosić, to dzisiaj może. Co by było, gdyby ci przyzwyczajeni do patriarchatu nie pozwolili Ellen White, chociaż robili tak utrudnienia, wywrzeć takiego wpływu, jaki wywarła na Kościół Adwentystów, bo Bóg ją powołał. Co by było? Dlatego w Jezusie Chrystusie nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Bo wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Jeżeli w Kościele Adwentystów Bóg powołuje kobietę, to cieszmy się z tego, że powołuje. A nie upierajmy się, że kobieta nie może. Bo jakie mamy do tego prawo? Jeżeli będziemy słuchali tego, co jest wynikiem grzechu, to nie ruszymy się dalej ani kroku. Ale jeżeli popatrzymy na Jezusa Chrystusa, który zburzył mur podziału i każdy może działać w Jego Królestwie, to możemy iść dalej, aż dojdziemy do celu. Bo Bóg, który stworzył mężczyznę i kobietę, oboje stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. I oboje mieli opiekować się światem. I zarówno mężczyzny, jak i kobiety mogą być opiekunami Jego Kościoła tutaj na ziemi. Być może kiedyś dorośniemy do tego, że kiedy Bóg powoła kobietę na przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów, to nie będziemy mówili, że to jest zwiedzenie, bo Chrystus ten mur zburzył. Amen.